Siema, dzisiaj filmik o Husqvarnie CR65, czyli super motocykl dla dziecka. Kupiliśmy go w lipcu, czyli ma sierpień, wrzesień, no dwa miesiące jeździ nim Kuba. Chciałem Wam opowiedzieć o tym motocyklu, przybliżyć, czy warto go kupić, na co zwrócić uwagę przy zakupie, na przykład. Nie, generalnie to będzie materiał taki, żeby Wam przybliżyć markę Husqvarny ze starej fabryki Husqvarny, bo to jest 2012 rok. Taka ogólna prezentacja tego motocykla, jak się Kubie sprawuje. Kuba jest zachwycony, po prostu jak się budzi rano, tylko myśli o Husqvarnie 65 swojej. W ogóle jakbym był dzieckiem i miałbym taki sprzęt, to o, rewela. Oczywiście brudno, no bo Kuba no nie umył, jeździliśmy wczoraj i nie umył. No ale Kuba to dba o ten motocykl, naprawdę, słuchajcie, dba, tak, jestem sam świadkiem. Sam mówi, nawet przed przyjazdem, przed wyjazdem, mówi do Tomka, słuchaj tata, bo ja muszę jeszcze zrobić to i to w motocyklu. Husqvarna CR65, kultowy motocykl dla dzieciaka. A ona na kołkach stoi, jeszcze pod plandeką, proszę bardzo. Husqvarna Kuby. Kuba jest przeszczęśliwy, mega zadowolony z tego motocykla, ale cóż się dziwić, Husqvarna CR65 jest tak bardzo lekkim motocyklem, 55 kg waży. Tarczowe hamulce, przód, tył, chłodzony cieczą, nie przegrzewa się. Kuba naprawdę w palnik mu daje. Uczy się, ma 8 lat, uczy się dopiero jeździć, a to jeszcze dwusuwem, no to jest podwójnie trudno. Widzieliście, jak po prostu odkręca na maksa i nie zmienia tego biegu, ale się nauczy, spoko. Lada moment wejdzie mu to w krew, nauczy się nawet pod górkę zmieniać biegi. No wiadomo, no, ośmiolatek, nie? Jak to ośmiolatek? Staramy mu się wszystko podpowiadać, uczyć, tłumaczyć. Prędzej czy później na pewno mu to wejdzie w krew i naprawdę będzie bardzo ładnie tym motocyklem jeździł. No, 55 kg wagi, słuchajcie, 55 kg wagi ten motocykl waży. Kuba naprawdę, nawet jak się przewróci, szybko go podnosi, zupełnie to jest co innego niż MRF-a. MRF-a na pewno była o 15-20 kg cięższa. Co? No sprzęgło, pompa 9,5 góra, czyli dwoma paluszkami sobie ładnie wysprzęgla, a na dwusuwie no trzeba dużo pracować sprzęgłem, praktycznie tylko się jeździ sprzęgłem. Musi się nauczyć na podjazdach piaskowych no zmieniać te biegi, bo szybciej najeżdżać. No nie wiem, naprawdę katuje ten motocykl i nic się z nim nie dzieje. Na żwirowni, jak byliśmy tej naszej, to po prostu na dwójce chyba odkręcał go tam na odcinę, dawał. No prędkość, no dużą nabierał, nie wiem ile ona na godzinę zasuwa. Palanie jest dosyć spore. Kuba gdzieś 1,5-2 zbiorniki leje na taki wyjazd. Na miesiąc starcza nam 25 litrów, to już jest druga bańka kupiona. Połowę już z tego wyjeździł, czyli na miesiąc 25 litrów na takie wyjazdy jak my, weekendowe, jeden raz w tygodniu wyjeżdżamy. Ale zjadliwie, to nie jest, nie wiadomo jaki koszt. Chociaż paliwo drożeje, nie? O kurde, 6 zł. 6 zł już. No i co? Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No niski jest w miarę ten motocykl, bo 75 cm. Siedzisko od ziemi. Każdy dzieciak sobie poradzi z taką wysokością. Jest niższy od MRF-y 120 i to o wiele. Całymi stopami Kuba sięga. Jaki motocykl następny kupimy po Husqvarnie? Po Husqvarnie kupimy Husqvarnę 85 albo SX-a KTM-a. Jak nie dostaniemy Husqvarny, ale będziemy patrzeć, żeby nie będziemy patrzyli na rocznik, tylko jaki stanie z tego motocykla. Jak trafi nam się egzemplarz taki jak ten, to bierzemy w dym. No,
No i oczywiście ja pojadę z nimi kupować. Do tego miałem szczęście, to myślę, że do następnego też będę miał szczęście. No Kuba jest przeszczęśliwy i zadowolony. Nawet jakby dorosły takim pojeździł, to też by był zadowolony. Naprawdę, uwierzcie mi. Ja nie chcę brać Kuby motocykla, nie chcę mu go zajechać, ale no, ze względu na moją wagę, no bo ważę dużo. No. No i co? No i w bardzo, bardzo dobrym stanie kupiliśmy ten motocykl. Zresztą widać po obręczach koła, że po felgach, że jest po prostu ani nie pokrzywione, czyli po prostu ktoś jeździł sobie amatorsko gdzieś tam pod domem, nawet chyba toru nie widział ten motocykl. Tak samo tył. Odpala na szczała. To nie ma żadnego problemu. Fajne rozwiązanie jest tutaj z tym kranikiem, bo jest odkręcany. Tutaj mamy sanie. No i co? Wszystko w oryginale kupiliśmy. Żadne tam dokładki, przeróbki. Tak jak po prostu motocykl z fabryki wyszedł, tak my go tutaj kupiliśmy. Pochodzenie tego motocykla to Dania. Tu widać, że też nie zużyte to siedzisko. Dobre materiały użyte. Po tej śrubie widać zaśniedziałej, że nie było nic tutaj zmieniane, ani obszycie. To wszystko jest w oryginale. Trochę się nakupuje tych motocykli, to człowiek będzie coraz więcej wiedział. No i chłodnicę też już Kubie mówiłem i sprawdza, czy jest płyn. Nie ma ubytków płynu. Wymieniliśmy teraz olej z szyni biegów. Zalaliśmy, dostaliśmy od sprzedającego oryginalny, nowy olej do wymiany. Jeszcze tylko Tomek musi kupić filtry, bo mamy jeden nowy, też dostaliśmy jako jeden nowy w oryginale do zakupu. A ten, który był tam założony, to po prostu jest taki, no już się nie nadaje, dziurawy. Kuba musi uważać, bo ta huskwarna ma 17 koni. Przy tak niskiej wadze, no to musi chłopak uważać, żeby go nie wysadziła.